Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka fajnych gadżetów do czyszczenia akwarii, jakie trafiły mi się w ręce w sklepie Trzmiel. Ja do tej pory używałem takiego skrobaka do szyb. To jest mój skrobak, który używam od dawna. Musiałem go troszeczkę przyciąć, bo był za długi do moich akwarii, tam nie mogłem się swobodnie nim manewrować. Zwykły skrobak na żyletkę, to było to, co używałem do tej pory. I używałem takiego czyścika magnetycznego z firmy AquaShoot. To był mój zestaw do czyszczenia. Jak widzicie, już tutaj się odkleja. Nie jest to już takie jak było, jak powinno być, ale takie coś używałem do tej pory. To jest czyścik niepływający, czyli jak mi się odklei, to muszę sobie go wyciągnąć sam z akwarium. Ale chciałbym Wam pokazać fajne czyściki, jakie ostatnio pojawiły się w sklepie Trzmiel. Pokażę Wam wszystkie trzy rodzaje tych czyścików. Oczywiście taki duży jak ten, model 003, nam się nie przyda, bo to jest do bardzo, bardzo dużych akwarii. Ale pokażę Wam, że takie coś jest. Model wygląda tak. Cena jest dosyć wysoka, 159 zł. Ale te czyściki, raz, że są pływające. Dwa, mają bardzo silny magnes i są naprawdę super wykonane. I trzy, mają na końcu taki skrobak do szyb, żebyście wszędzie mogli dokładnie dojść. Zaraz Wam to dokładnie wszystko pokażę. To jest model 003. Mamy też model troszkę mniejszy, 002, za 84 zł. I mamy model 001 i to jest ten model, który się super sprawdzi w naszych krewetkariach. Wygląda to tak. Model 001. Teraz ja Wam otworzę tą paczkę. Pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda. Tu mamy sam skrobak z bardzo silnym, z bardzo silnym magnesem. Tutaj mamy taki dosyć szorstki materiał z tworzywa sztucznego. Tutaj mamy delikatny taki materiał na przednią szybę, do czyszczenia szyby. Ale co tutaj jest fajnego, czego w innych czyścikach nie ma. Mamy dwie końcówki do dokładnego czyszczenia szyby, żeby dojść w każdy zakamarek. Jedna jest z końcówką plastikową, druga jest z końcówką, no taka jak żyletka, nie? Bardzo ostre. I zakładamy to w tym miejscu, ja Wam pokażę. Zakładamy to, o, tutaj, nie? I skrobak wygląda tak. Czyli ta część pływająca jest w środku w akwarium od wewnątrz, to jest od zewnątrz. W momencie, kiedy jeździmy, to raz, że czyści nam się szyba, a dwa, że skrobak nam tą szybę dokładnie po same brzegi, do samych końców, tutaj gdzie mamy silikon, gdzie jest sklejone szyby, wszędzie nam elegancko dojdzie i nam zeskrobie. Możemy tą część ściągnąć i założyć skrobak ten metalowy. I fajnie teraz możemy sobie szybkę czyścić i ten skrobak nam w początkowej fazie zeskrobuje to, co jest najbardziej trwałe na szybie. I później fajnie pozostała część nam tą szybkę doczyszcza. Naprawdę super się to sprawdza. Ja Wam zaraz pokażę w akwarium, jak to wygląda i jak to się zachowuje. Dlatego taki 001 jak najbardziej jest ok dla naszych krewetkarii. Bo te są ciut większe, ale chciałem pokazać Wam, żebyście zobaczyli, że jak ktoś ma duże jakieś akwaria, niekoniecznie krewetkaria, to jak najbardziej tak. Ten mały 64 zł to jest akurat taki do naszych potrzeb. Kolejną rzeczą, alternatywa dla takich naszych tradycyjnych skrobaków, jest coś takiego. To nie jest duży koszt,
bo macie 15,99 kosztuje taki nano zestaw. 4 w jednym i pokażę Wam, jak to wygląda. W składzie mamy rurkę. Dobra, sobie na razie odłożę. Ok, zobaczcie. Mamy rurkę. Uchwyt. Końcówka naszej rurki. I teraz zobaczcie, macie do wyboru cztery końcówki. Jak chcecie mieć siateczkę fajną, drobniutką do wyławiania krewetek, to na koniec zakładacie sobie siateczkę i już możecie krewetki wyławiać. Jeśli chcecie coś tam sobie pogrzebać przy podłożu, zakładacie takie grabki i sobie przy podłożu majsterkujecie. Jeśli chcecie sobie tam gdzieś dokładnie rogi akwarium poczyścić, to zakładacie taką gąbeczkę i sobie tam fajnie wszystko czyścicie. Jeśli chcecie mieć taki uchwyt, to sobie montujecie i macie, nie? Czyli macie cztery różne jakby narzędzia w jednym komplecie. I to jest bardzo fajne i jest niedrogie. 15,99 takie coś kosztuje. Taki zestaw jak najbardziej nam się przyda. Ale firma ta posiada jeszcze jeden zestaw, troszkę większy. Wygląda on tak. Różnica w cenie nie jest duża. Tutaj macie 19,99, ale w tym zestawie już macie więcej rzeczy, bo tak, macie rurkę. Zestaw wygląda tak. W zestawie mamy uchwyt, mamy dużą siateczkę, mamy, zobaczcie, skrobak. Ja Wam pokażę. Macie skrobak do szyby, macie dodatkowo takie grabki do tam manipulacji przy podłożu. Macie taką końcówkę do sadzenia roślinek i macie taką gąbkę szorstką do czyszczenia szyb, nie? Rurka jest dosyć długa, także nie wiem, jak tam do wszystkich krewetkarii, czy to będzie pasowało, ale zawsze przecież rurka jest z tworzywa, zawsze rurkę można uciąć, nie? Można rurkę skrócić i wtedy jak najbardziej też wszędzie fajnie w naszych małych krewetkariach sobie dojdziecie. I taki zestaw naprawdę fajny i niedrogi, nie? Niedrogi dla naszych krewetkarii, polecam ten malutki zestaw za 15,99. A czyścik zaraz Wam pokażę, jak się sprawuje w akwarium. Podejdziemy do moich zbiorników, tego małego odpakujemy i pokażę Wam, jak to działa i jak sam ten skrobak się sprawuje na szybie. Słuchajcie, zanim pokażę Wam, jak działa ten czyścik magnetyczny, chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Tego jeszcze nie ma w trzmielu. Jest tylko na razie do pokazania taki produkt, ale pokażę Wam, co w niedalekiej przyszłości fajnego jeszcze znajdziecie w trzmielu z takich rzeczy, które mogą nam się przydać. Momencik. Ok, pierwszą rzeczą, zobaczcie, są takie fajne też grabeczki. Tu jest fajna opcja, bo to jest wszystko na teleskopie, nie? Czyli możecie sobie to wysuwać, jest bardzo długie, ładnie tutaj wykończone i takie coś, no też myślę, że fajnie się sprawdzi w akwariach. Tutaj tymi grabeczkami możecie sobie tam różne rzeczy, czy w podłożu, czy gdzieś poprawiać. To jest bardzo długie, wszystko jest wysuwane tutaj na takiej rączce teleskopowej, także fajna sprawa. Na razie to jest tak do obejrzenia w trzmielu. Za jakiś czas pewnie będzie na sklepie dostępne. Cen tego jeszcze nie znam, także Wam nie powiem. Powiem Wam tylko, że takie coś ma być, jest w planach, żeby było. I drugą rzeczą, która nam, krewetkomaniakom, może się czasami przydać do podziwiania krewetek. Już momencik. Jest lustereczko, nie? Jest lustereczko.
także na tutaj wysięgniku teleskopowym. Tutaj jest wszystko regulowane. Tu możecie ruszać, możecie regulować sobie samym końcówką lustereczka. To jest fajna sprawa, jakbyśmy chcieli sobie no tam dokładnie oglądać krewetki, nie? Czyli sobie na przykład wkładamy do zbiornika i możemy krewetkę obejrzeć sobie z każdej strony, nie? To jest też spoko opcja. Czy tam, nie wiem, no zobaczyć cokolwiek gdzieś, nie? To i tak samo jak te grabeczki teleskopowe niedługo powinny być w Trzmielu dostępne. Ok, to teraz wracamy do naszego czyścika magnetycznego. Wybrałem taki akwarium, gdzie szyba jest tutaj dosyć mocno zagloniona. Otworzymy sobie ten mały czyścik i zaraz Wam pokażę, jak to się sprawuje w akwarium. Ok, mamy założoną tą końcówkę metalową. Czyścik zamontowany. Jak widzicie, część w środku jest ta z tą skrobaczką. No i zobaczcie, muszę to Wam jakoś z bliska bardziej pokazać, żebyście to lepiej efekt zobaczyli. O, teraz będzie widać. Mamy tutaj naszą zaglonioną szybę, zobaczcie. Ok, i mamy nasz czyścik, nie? Widzicie? W łatwy sposób można się na szybie pozbyć wszystkich, nawet tych najtwardszych. Tylko żyletką było można zeskrobać, a tutaj widzicie, za pomocą tego czyścika dojedziecie do końca i zobaczcie, i wszystko nam super schodzi, nie? Ok, moi drodzy, więc to by było na tyle. Czyścik ten magnetyczny z tą skrobaczką jak najbardziej polecam. Jeśli ktoś nie chce używać metalowej skrobaczki, bo się boi, że mu zarysuje gdzieś szybę, czy może jakoś, nie wiem, uszkodzić Wam to szkło, to zakładamy skrobaczkę z plastikową końcówką. Działa praktycznie tak samo jak metalowa. Także możecie albo tą założyć i używać. I mówię, polecam ten mały do naszych krewetkarii, bo duży to raz, że bardzo silny magnes i naprawdę przy małych akwariach z cieniutką szybą to naprawdę bardzo ciężko jest manewrować. A to ten mały jak najbardziej polecam do naszych krewetkarii. No i oczywiście jeden z tamtych zestawów, co pokazałem, wydaje mi się, że dla naszych potrzeb zestaw ten za 15,99 4 w jednym będzie wystarczający. Dobra, to by było na tyle. Jeśli film Wam się podobał, to jak zwykle łapka w górę. Chciałem Wam to pokazać, bo to jest fajna nowość. Widziałem to pierwszy raz teraz w sklepie Trzmiel. Postanowiłem, że wezmę te produkty i pokażę Wam, jak to wygląda, jak to się w wodzie zachowuje. A sami zdecydujecie, czy Wam takie coś się przyda, czy nie. Także to tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć, cześć.